mamy też takie informacje, że na tej ulicy dochodzi do przekroczeń tej prędkości, do różnych nadużyć względem prawa o ruchu drogowym, w związku z czym te informacje zostały umieszczone także przez społeczeństwo na stronie Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa, na której można zgłaszać takie informacje. Dlatego też oprócz tych działań na co dzień ruchu drogowego, również funkcjonariusze zajmują się realizacją i ustalaniem okoliczności tych zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożenia. Wiadomo, samo nagranie tak naprawdę nie jest materiałem dowodowym z uwagi na to, że nie ma tam żadnego zalegalizowanego źródła pomiaru prędkości, tak nazwijmy, żadnego fotoradaru ani miernika prędkości. Natomiast na tej ulicy trwają, każdego dnia wysyłani są funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, sprawdzają, oni kontrolują prędkość zarówno fotoradarem, jak i też wideorejestratorem umieszczonym w pojeździe.